No i dobra, przygotowane do betonowania mamy styropianem. Zaślepiłem te kratki, tą wentylację. Jacek teraz poda beton i co zamontuję te obejmy tutaj. No z uwagi na to, że ten klocek jest niżej od tego, no to najpierw wyleję do poziomu tego klocka, bo no producent tutaj nalepił nalepkę, dokąd ma być ten fartuch właśnie zabetonowany. Wtedy tylko pozostanie włożyć zbrojenie, przyciąć kamionkę i obsadzić już te wykończenia ze stali kwasoodpornej i będzie po temacie. Dałem taki półsuchy, bo po południu ma kurczę przyjść deszcz i żeby tutaj nam nie narobił bałaganu. Mam nadzieję, że już trochę ściągnie do tego czasu. Mamy? Mamy. Zawsze zalewam sobie do połowy wysokości szalunku i układam pręty. Nie wiążę ich drutem, bo to nie ma sensu. Mówię, 5 cm to będzie tylko wystawało, także nie ma opcji, że coś tam się złamie i pęknie. No i też nie daję 12 pręta, tylko daję 6. No i dobra. I tak w zupełności wystarczy. Jeden górą, jedną dołem i tutaj widzicie w rogach na mijankę i nie potrzeba tego skręcać drutami. Także teraz trzeba tylko lutować beton do tej kreski tam. Będzie git. Dużo nie zabraknie, kurczę. Dużo nie zabraknie. Jedynie całe wiaderko. Jak to wygląda? No. Pół wiaderka może. Jacenty! Takie większe pół wiaderka. Takie większe pół wiaderka. Co? Zacieraczkę? To wciągniesz z betonem. Włożysz do wiaderka od betonu. Co masz? Kurde. To ty jesteś szybki, ci powiem. Żeś pomyślał, ja przy ostatnim wiadrze, żeby w dwóch, jo? Lepiej późno niż wcale.
trener de facto. Trener de facto. No i zalane jest, tylko teraz trzeba wszystko pościągać do równego, ale to w sensie do równego, aby od połowy. Ja tutaj celowo nasypałem więcej tego betonu i tu, żeby po prostu w tą stronę to wszystko ściągać, żeby tu spadek, no bo nie możecie zrobić płyty w poziomie. Zalegający śnieg może nabroić, a tak po prostu będzie to wszystko ściekało i taką płytę robi się po prostu ze spadkiem na wszystkie strony, żeby to ta woda schodziła. Tak, tu jeszcze jest dołek. No i by było. Także tak to wygląda. Ściągnę kamerę, wam pokażę. Także woda spłynie. Dobra, teraz trzeba odmierzyć kamionkę i zamocować te zakończenia z kwasiaka.